Hej, witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w The Binding of Isaac Antibirth. I w dzisiejszym odcinku zagramy sobie, powiedzmy sobie tak szczerze, jeszcze raz Bethany. Co? Co to miało być? Teraz mi się włączyło normalnie. Nie ogarnę, co się właśnie stanęło. Ja bardzo liczę, że w tym podejściu faktycznie będzie bardzo dużo HP upów i tak dalej, i tak dalej. 48 Tower Energy. Bardzo lubię, szanuję, polecam. Czy jest kontrafem below? To da nam jeszcze więcej stafu fajnego. Mam nadzieję, że to się nam bardzo, bardzo, bardzo opłaci. Okej. Dobra. Okej. Dobra, pomyczku, pomyczku, gin, ginże. Dobra. Dobra, dobra, gin, 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 gin. Tylko że ja mam zbyt mało życia. Może by się przydatne. Poza tym chcę to schować. Tak, chcę to schować. Tak się gra przyjemniej. Double charge, nie, double charge baterii jest dopiero w Afterbirthie. No właśnie. Tutaj nie będzie aż takich synergii. Double charge baterii jest dopiero w... pojawił się w Afterbirthie, nie? No, to trochę problem. Klucze mamy, wszystko mamy, w razie czego, żeby się dostać na to niższe pomieszczenie. Tylko grać i próbować. Okej. Ale żeż poleciał. Nie tam, gdzie trzeba. O nie. Ale dostaliśmy HP. Nie, 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 ja jestem taki, żeby iść teraz, wrócić się po te HP, które znajdowało się gdzieś tutaj właśnie. Ono jest nam bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. Nie zaskakujemy niżej, ale zaskakujemy niżej tutaj. Nowości, nowości, nowości i nowości. Może HP dostanę. Tam jaje HP w życiu. Nie na tej postaci. Nie na tej postaci niestety. Tutaj jest zbyt ciężko o to. Dobra. Zostali nam tylko ci dwaj. Byłem świecie przekonany, że nam coś tutaj jeszcze dodatkowego wyskoczy. Ale nie tym razem, z tego co widzę. HP. Mamy Stompiego. Jesteśmy bardzo powolni. To jest bardzo duży minus. To jest bardzo, bardzo duży minus. No, tak myślałem, no. Jak żeby inaczej.
bez nich byłoby za łatwe. Ale te potworki są naprawdę moim faworytem. Bardzo, bardzo wielkim faworytem. Bardzo mnie cieszy, że mamy tyle zdrowia. Przydałby się jakiś speed up. Czy ogólnie jakiś damage, jakaś osłona. Nieźle. Tears i Show Speed Up. Coś, co nam zwiększa damage, ale nie aż tak. Przydałby się nam centralnie damage up. Okej. Te potworki się tam nadają bardzo. Bardzo, bardzo się nadają. Okej. Mamy HP, żeby sobie zregenerować. Co mnie bardzo cieszy. Lecimy sobie teraz na górę. Ducha? Gdzie ona była za mną? Totalnie nie zauważyłem. Właśnie dlatego chcę to wszystko rozwalać. I to musimy grać bardzo ostrożnie. Muszę sobie przypomnieć ten styl gry, kiedy jeszcze nie miałem odblokowanego wszystkiego. I trzeba było bardzo, bardzo się namęczyć i bardzo się skupić, żeby coś odblokować, nie? To jest jedyny styl, który mi pozwoli mi jakoś dojść daleko. Właśnie, zapominam, że mam Stompiego. Okej. Gdzieś tutaj coś mam? Porozwalajmy Crawl Space może. Powinienem takich rzeczy szukać maksymalnie. O to w tej modyfikacji chodzi. Okej. Kamień z X-em. Zawsze te jakieś tam awaryjne ładunki są dodatkowe, nie na te pomyczki. No nie, niestety nie znaleźliśmy póki co nic. Ale my jesteśmy wolni, potwornie, nie? Co jest za coś? Tak, zbierajmy te monety, bo te monety mogą być przydatne. W sklepach są nowe przedmioty przede wszystkim. Też. Cholera. Ciężko jest. Jest bardzo ciężko, zwłaszcza jak tych robaczków się nie widzi. Podwójny klucz, idziemy na górę. Rzuci i ucieknie, co? Nawet nie zdążył uciec. Okej. Ciężka sprawa. Zbieramy monety. Najwyżej sobie pokupujemy dużo, nie? Nie może być tutaj sekretu. Tam też nie może być sekretu. Ale tutaj może być. Co mnie raniło? Nic nie widziałem totalnie. Bez dwóch zdań kupujemy to. Nawet jestem skłonny zrobić coś takiego. Ryzykować czy nie ryzykować? Powiedzmy, że nie zaryzykuję.
ale idziemy w lewą stronę i szukamy dalej. Z tego może wypaść przedmiot. Chyba ten jeden z takich robaczków. Leech Sucker. On może mi zregenerować zdrowie. Cholera, jeden z najgorszych itemów. Ile pecha na tych odcinkach ostatnio jest. Taką ocenę musimy mieć niestety. Fajnie te łzy lecą, bardzo fajnie. Dobra. Jeden z najbardziej przewalonych bossów. Licz, idź w niego. Bo ty możesz uzdrowić. Właśnie, uzdrów mnie. Może ci się uda. Co mamy? HP up. Coś, czego naprawdę pożądamy na Betanii. Bardzo, bardzo. Chcę poznać wszystkich tutaj. Chcę iść jeszcze dalej. Oni są przewaleni. Dzięki temu można posprawdzać, nie? To trzeba pamiętać, że trzeba to bardzo szybko wyrzucić. A nie przeleci przez niego. Zaraz po podniesieniu. Aha, konfuzja tak, że sterowniki po prostu idziemy odwrotnie. Okej. Padnijcie, padnijcie wszyscy. Okej. So hard. Two of spades, two of spades. Nieźle. Potrzebujemy iść do sklepu koniecznie. Te mózgi skaczące. Seriously. Okej. Ale to trzeba przyznać, że tutaj twórcy naprawdę mieli mega dużo pomysłów. Mega, mega, mega dużo. O, zregenerowało nam. Dziękuję, Liczu. Właśnie, to jest to. Regeneracja zdrowia i dużo HP upów. I jesteśmy w domu. Jednak ten kontra Fumbilo był świetnym, świetnym pomysłem na tym niższym poziomie. Sad Bombs uwielbiam, ale... nie do tej synergii, którą posiadam. Cholera. The Sun możemy użyć. I kolejny The Sun. Okej. Do góry nogami sterowanie. Zaryzykujmy. Co to jest za item? To jest jakby taki plecaczek.
No raczej zbyt dużo tutaj nie mamy. Dobra, nie marnujmy przecież. Mamy The Sun, mamy w ogóle wszystko. Jesteśmy bardzo ustawieni. Zapowiada się, że w tym podejściu faktycznie możemy odblokować dużo rzeczy albo zobaczyć się dużo nowych rzeczy. Okej. Dobra. Regeneracja zadziałała. Serca są tutaj. No nieźle. Coś dostaliśmy, nic nie dostaliśmy. Okej. Okej. Czyli oni do jakiegoś czasu. Okej. Siadło. Aha, plama krwi, dobra. Oni zostawiają. Nieźle. I kolejne HP. O, czyżby moje szczęście wracało? Mhm. Bomb z arki. W sumie więcej bomb się przyda. To jest o wiele bardziej przydatne. To fakt. Dobra. Czyli teraz możemy po prostu zejść sobie niżej. Aha, czyli takie pająki mogą wyskoczyć. Nie, po prostu taki pająk wyskoczył. Dobra, otwieramy skrzynię. W skrzyni mamy The Emperor. The Emperor może być niezły, ale jak chcę zwiedzać następne poziomy, więc... Więc to nie jest takie dobre. Tędy. Za dużo tego. Musiałem już to użyć. Czyli jednak tak kolorowo to nie jest. Fuck, jeszcze musimy iść na dół. Ciężkie pomieszczenie. Bardzo pomysłowe. Okej. Bardzo powoli. Nie ma nic gorszego niż idiotyczne tracenie serc. A, serio? Jeden z tych przedmiotów, które mi jakoś tak nie pomagają na rozgrywkę. Najgorzej. Oni też się sami rozwalają przede wszystkim. Leczysz mnie, tak? Cały czas tam bijesz przeciwników i mnie leczysz.
To bardzo dobrze. Bardzo mi to odpowiada. O nie. Najgorzej. Do sekretu oczywiście chcemy wyjść. Bardzo. I na co mi to, skoro i tak nie mogę tego jakoś spożytkować? Small Rock? Niestety nie. Żadnego Small Rocka. Tak. To nawet zrobię tak, żeby nie zmarnować innego tam ładunku. Ładujemy. I to brzmi naprawdę bardzo sensownie. To brzmi naprawdę bardzo sensownie. Okej, idziemy sobie tędy. Nieźle. I to jest dopiero ciemno. Cholera, oni wyglądają okropnie. A, czyli dostaję sobie obrażenia, najgorzej. Czwarty pomień. Kolejny podwójny ładunek. Okej, nawet nie wiem jak z nim walczyć. Brzmi bardzo... Aha, i tutaj był mój płomień. No weź, że wpadnij w końcu. Okej. Oni się, te kamienie mogą się podpalić. Ja chamsko. Nowy boss i może się go uda pokonać za pierwszym razem, co? Może. To jest bardzo duże zło. Mimo, że mamy bardzo duże HP, a powinniśmy. Prawie. Wow. Co to jest za boss do pokonania? O ja pierdzielę, nie? Ja chyba czuję, że ta seria potrwa dłużej. Naprawdę. Mam nadzieję, albo będę po prostu miał nadzieję, że naprawdę bardzo szybko te... to wszystko poprzenoszą oryginalnie do gry, bo to jest genialne. To byłoby na tyle z mojej strony, więc trzymajcie się ludziska. Na razie. Przepraszam, że takie krótkie odcinki, ale jak widać jednak nie umiem tak dobrze grać jak myślałem. Na razie.